Każde zaburzenie gospodarki hormonalnej wiąże się z problemami zdrowotnymi. Tak też się dzieje, gdy dojdzie do wzrostu stężenia kortyzolu w naszym organizmie. Podwyższony kortyzol powoduje wiele niekorzystnych zmian i objawów, o których teraz opowiem. Ale zanim o objawach, to najpierw krótko wyjaśnię, czym jest kortyzol i na czym polega jego działanie. Otóż, mimo że kortyzol raczej budzi negatywne skojarzenia, to jest on nam niezbędny do życia. Kortyzol to hormon z grupy substancji glikokortykosteroidowych, który jest produkowany w korze nadnerczy. Nadnercza to z kolei niewielkie gruczoły, które, jak sama nazwa wskazuje, są umiejscowione powyżej nerek. Jako ciekawostkę powiem, że masa takich nadnerczy to zaledwie od 10 do 20 gramów. Kortyzol jest nazywany hormonem stresu, ponieważ jego większe ilości uwalniają się pod wpływem czynników stresotwórczych. Ja jednak określiłbym go również mianem hormonu przetrwania, bo pomaga zadoptować się naszemu organizmowi do zmieniających się warunków, w tym różnych bodźców środowiskowych, ale też fizycznych czy emocjonalnych. Mówiąc w uproszczeniu, kortyzol dostosowuje tempo metabolizmu węglowodanów, białek i tłuszczów, jak również pracy niektórych narządów do różnych ogólnie pojętych sytuacji stresowych. Dla przykładu, poprzez różne procesy biochemiczne powoduje on wzrost stężenia glukozy we krwi, żeby zapewnić naszemu organizmowi energię potrzebną do przetrwania, np. w wyniku głodzenia się, intensywnej aktywności fizycznej czy odczuwania silnego stresu psychicznego. Do tego dla niektórych osób pewną ciekawostką będzie zapewne fakt, że kortyzol ma silne działanie przeciwzapalne i reguluje aktywność układu odpornościowego. Warto wiedzieć, że produkcja kortyzolu w naszym organizmie jest ściśle kontrolowana. Mechanizm takiej kontroli opiera się na tzw. osi pod wzgórze przysadka nadnercza na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego. Działa to w ten sposób, że pod wzgórze produkuje kortykoliberynę, czyli hormon, który pobudza przysadkę do działania, a konkretnie do produkcji przez nią innego hormonu o nazwie adrenokortykotropina. Ten hormon oddziałuje na nadnercza, czego efektem jest wzmożona produkcja kortyzolu. Z kolei, jeśli dojdzie do wzrostu stężenia kortyzolu we krwi, wówczas informacja o tym dociera do podwzgórza i przysadki, które przestają uwalniać hormony pobudzające produkcję kortyzolu. Dzięki temu mechanizmowi, w warunkach fizjologicznych, gdy jesteśmy zdrowi, nasze ciało samo reguluje stężenie kortyzolu, utrzymując go na prawidłowym poziomie. W niektórych przypadkach zdarza się niestety tak, że pomimo wspomnianego mechanizmu kontrolującego poziom kortyzolu, dochodzi do jego nadmiernego stężenia we krwi, co jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, o czym za chwilę powiem bardziej szczegółowo. W każdym razie należy wiedzieć, że większość przyczyn podwyższonego kortyzolu jest w dużym stopniu od nas niezależna. Jedną z takich najważniejszych przyczyn jest gruczolak przysadki, który wydziela dodatkowe ilości adrenokortykotropiny, która jak już wcześniej powiedziałem, pobudza nadnercza do produkcji kortyzolu. Inną przyczyną może być też guz nadnercza, który bezpośrednio produkuje kortyzol. Spośród przyczyn zwiększonego stężenia kortyzolu we krwi, jedną z najczęstszych jest też długotrwałe przyjmowanie glikokortykosteroidów, czyli silnych leków przeciwzapalnych. Zwykle są one podawane w przebiegu astmy oskrzelowej, a także chorób autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, sarkoidoza czy choroba leśniowskiego krona. Jeśli zaś chodzi o przyczyny podwyższonego poziomu kortyzolu we krwi, na które mamy już pewien wpływ, to są to przede wszystkim życie w ciągłym stresie, zaburzenia snu, ciężki, intensywny wysiłek fizyczny, a także depresja. Poza tym warto wspomnieć, że również nadwaga i otyłość mogą powodować wzrost poziomu kortyzolu. Teraz już przejdę do objawów i skutków, które mogą świadczyć o wysokim stężeniu kortyzolu. Uważam, że wiedza na ten temat jest przydatna, bo pozwoli w pewnym stopniu namierzyć przyczynę, a w związku z tym nakierować nas na rozwiązania. Przede wszystkim należy wiedzieć, że nadmiar kortyzolu powoduje odkładanie się tłuszczu w organizmie. Jest to spowodowane np. tym, że kortyzol aktywuje ośrodek głodu, co skutkuje zwiększonym przyjmowaniem pokarmów, czyli wysoki kortyzol sprawia, że spożywamy zbyt dużo energii, która ulega przekształceniu w naszym ciele do tkanki tłuszczowej. Zatem i nadmierny apetyt możemy rozpatrywać jako jedną z oznak podwyższonego kortyzolu. Do tego kortyzol powoduje zmiany w komórkach tłuszczowych. W uproszczeniu powoduje zwiększenie ich rozmiarów. W przypadku podwyższonego kortyzolu tkanka tłuszczowa odkłada się głównie w centralnych częściach ciała, czyli na tułowiu i brzuchu, a także w okolicach twarzy i szyi. W efekcie u osób z wysokim kortyzolem twarz staje się bardziej zaokrąglona i przybiera kształt księżyca w pełni. Z kolei nagromadzenie tkanki tłuszczowej w okolicach szyi skutkuje pojawieniem się tzw. bawolego karku. Ogólnie wysoki poziom kortyzolu prowadzi do rozwoju nadwagi i otyłości, w tym zwiększenia wisceralnej tkanki tłuszczowej, czyli tej niebezpiecznej, otaczającej narządy wewnętrzne w jamie brzusznej. Gdy mowa o zmianie w wyglądzie, to dość charakterystycznym objawem nadmiaru kortyzolu jest jednoczesne pojawienie się szczupłych kończyn. Dotyczy to zarówno rąk, jak i nóg. Wynika to z tego, że kortyzol hamuje powstawanie nowych białek w naszym ciele, a dodatkowo powoduje degradację, czyli katabolizm białek już istniejących. W efekcie dochodzi do rozpadu włókien mięśniowych i w konsekwencji do zaniku masy mięśni, co objawia się właśnie szczupłością kończyn. Jednocześnie dochodzi oczywiście do osłabienia siły mięśniowej, czyli można powiedzieć, że wysoki kortyzol zwiększa ryzyko pojawienia się sarkopenii, o której szczegółowo mówiłem w jednym ze swoich filmów. Od siebie jeszcze dodam, że osłabienie mięśni może być na tyle dokuczliwe, że np. powoduje trudności z wchodzeniem po schodach czy stwarza problemy z samodzielnym wstawaniem z krzesła. Pozostając jeszcze przy wyglądzie muszę wspomnieć, że wysoki kortyzol pozostawia ślady również na naszej skórze. A to dlatego, że hamuje ono rozwój fibroblastów i keratynocytów oraz prowadzi do utraty kolagenu. Do tego dochodzi do osłabienia naczyń krwionośnych, przez co są one mniej wytrzymałe na urazy fizyczne. Skutkiem tych zmian jest tworzenie się rozstępów, które przybierają żywo-czerwony kolor. Rozstępy są zlokalizowane zwykle w wielu miejscach, w tym na brzuchu, piersiach, udach i pośladkach. Ponadto u osób dotkniętych omawianym problemem łatwo powstają siniaki i na skórze pojawiają się wybroczyny. Skutkiem hiperkortyzolemii, czyli nadmiaru kortyzolu, są też zaburzenia snu. Zbyt wysokie stężenie tego hormonu skraca czas trwania snu i obniża jego jakość, w tym hamuje fazę snu REM, czyli najważniejszą fazę snu odpowiedzialną za regenerację naszego ciała. Od siebie dodam też, że u pacjentów z podwyższonym kortyzolem stosunkowo często obserwuje się częstsze przebudzenia we wczesnych godzinach porannych. Przy okazji, jeśli moje filmy są dla państwa ciekawe, to praktyczną wiedzą w pigułce dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Taka nazwa wynika z tego, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.drbartek.pl. kośnik-dziennik. Mówiąc o konsekwencjach wysokiego kortyzolu, warto też zauważyć, że hormon ten jest potrzebny do utrzymania równowagi emocjonalnej i dobrego samopoczucia. To oczywiście w przypadku, gdy jego stężenie jest w normie. Z kolei, gdy dojdzie do znacznego wzrostu poziomu kortyzolu we krwi, wówczas może skutkować to pojawieniem się wahań nastroju, w tym nawet wystąpieniem objawów depresyjnych. Ogólnie można powiedzieć, że podwyższony kortyzol sprzyja pojawieniu się chwiejności emocjonalnej. Spodziewam się, że nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że skutkiem wysokiego kortyzolu jest też częstsze łapanie różnego rodzaju infekcji, w tym infekcji bakteryjnych i grzybiczych. Wynika to z tego, że kortyzol w pewnym stopniu hamuje działanie układu odpornościowego. Dla przykładu powoduje on spadek liczby limfocytów, czyli jednych z najważniejszych komórek układu immunologicznego. Do tego kortyzol obniża ich zdolność do reagowania na antygeny, czyli obce substancje, jak również blokuje produkcję przeciwciał. Zresztą glikokortykosteroidy, czyli substancje z tej samej rodziny co kortyzol, są stosowane jako leki w celu zahamowania aktywności układu odpornościowego, co ma miejsce np. w zapobieganiu odrzucania przeszczepów. Do skutków podwyższonego kortyzolu należy zaliczyć też wzrost ciśnienia tętniczego. Dzieje się tak dlatego, że kortyzol aktywuje tzw. układ renina-angiotensyna-aldosteron, czego wynikiem jest obkurczanie tętnic obwodowych. Jednocześnie kortyzol hamuje produkcję tlenku azotu, którego zadaniem jest rozkurczanie naczyń krwionośnych, czyli poprzez różne mechanizmy działania wysoki kortyzol sprzyja pojawieniu się nadciśnienia tętniczego. I tu dodam, że podwyższonemu ciśnieniu krwi mogą towarzyszyć bóle i zawroty głowy. Niekiedy wzrost ciśnienia tętniczego może również powodować zaburzenia widzenia. Warto mieć świadomość, że kortyzol wpływa również na aktywność innych gruczołów endokrynnych, przez co reguluje uwalnianie przez nie różnych substancji. I tak w przypadku mężczyzn przy zwiększonym stężeniu kortyzolu dochodzi do obniżenia stężenia testosteronu i spadku libido. Poza tym zaobserwowane zmiany hormonalne mogą powodować u mężczyzn spadek sił witalnych, zwiększoną męczliwość, jak również zaburzenia erekcji. Gdy mowa zaś o kobietach w wieku prokreacyjnym, to nadmiar kortyzolu hamuje produkcję estrogenów i progestagenów przez jajniki, co prowadzi do zmniejszenia częstości owulacji, a nawet całkowitego jej zahamowania. Stąd u kobiet z wysokim kortyzolem niejednokrotnie obserwujemy zaburzenia miesiączkowania. Wysoki poziom kortyzolu i powiązane z tym rozregulowanie gospodarki hormonalnej prowadzi też do wystąpienia hirsutyzmu wśród kobiet. Mam tu na myśli pojawienie się nadmiernego owłosienia w okolicach typowo męskich, czyli na górnej wardze, brodzie, klatce piersiowej, wewnętrznej stronie ud, plecach, a także w okolicach sutków. Do tego u pań zmagających się z podwyższonym kortyzolem niejednokrotnie obserwujemy również zmiany trądzikowe. Na początku filmów wspominałem, że zadaniem kortyzolu jest zwiększenie stężenia glukozy we krwi, aby zapewnić naszemu ciału szybki dostęp do energii. Jednak gdy dojdzie do znacznego wzrostu poziomu kortyzolu, wówczas skutkuje to istotnym wzrostem poziomu cukru we krwi. W takiej zaś sytuacji organizm człowieka stara się usunąć nadmiar tej glukozy i robi to poprzez zwiększone jej wydalanie wraz z moczem. Zatem objawem wysokiego kortyzolu może być również nadmierne wydalanie moczu, co fachowo określamy mianem poliurii. Mam tu na myśli usuwanie nawet powyżej 2,5 litra moczu dziennie. Idąc dalej, wraz z moczem pozbywamy się również wody. A to uaktywnia w naszym ciele pewne mechanizmy kompensacyjne, czego efektem jest pojawienie się uczucia wzmożonego pragnienia. Czyli organizm informuje nas, że należy sięgnąć po coś do picia, aby uzupełnić brak płynów. Przy okazji muszę podkreślić, że nieleczona hiperkortyzolemia na tyle zaburza gospodarkę węglowodanową, że istotnie zwiększa ryzyko pojawienia się cukrzycy. Omawiając skutki podwyższonego kortyzolu, muszę wspomnieć też o tym, że hormon ten reguluje gospodarkę wapniowo-fosforanową. I to, co należy wiedzieć, to to, że nadmiar kortyzolu osłabia wchłanianie wapnia i fosforu z przewodu pokarmowego do krwi, jak również nasila wydalanie tych pierwiastków wraz z moczem. Aby przywrócić prawidłowy poziom wapnia we krwi, nasz organizm pobiera wapnie z kości, powodując ich resorpcję, czyli rozkład. Do tego kortyzol obniża aktywność osteoblastów, czyli komórek, które budują nasze kości. Na domiar złego, jak już częściowo zresztą wspomniałem, kortyzol hamuje powstawanie kolagenu i białek niekolagenowych, które tworzą macierz kostną i biorą udział w mineralizacji kości. W konsekwencji tych wszystkich zmian w przebiegu hiperkortyzolemii dochodzi do osłabienia kości. W efekcie pacjenci doświadczający tego problemu niejednokrotnie zgłaszają bóle kości, w tym bóle pleców. Dodam też, że jak wskazuje literatura fachowa, osoby z wysokim kortyzolem są znacznie zagrożone rozwojem osteoporozy. Jak chodzi o leczenie nadmiaru kortyzolu, to oczywiście powinno być one ukierunkowane na przyczynę jego wystąpienia. Najczęściej jest to operacyjne usunięcie guza przysadki lub nadnercza, na którym rozwinął się guz. W przypadku zaś, gdy przyczyną hiperkortyzolemi są podawane leki, wówczas lekarz niekiedy podejmuje decyzję o zmniejszeniu ich dawki. Mowa tu oczywiście o glikokortykosteroidach. Od razu dodam, że niestety żadne inne rozwiązania nie przynoszą zadowalających rezultatów, jeśli przyczyną wysokiego stężenia kortyzolu jest to, o czym przed chwilą wspomniałem. W przypadku, gdy mamy do czynienia z łagodnym podwyższeniem kortyzolu niezwiązanym z guzami przysadki nadnercza oraz stosowaniem wybranych leków i chcielibyśmy go obniżyć, wówczas możemy wytypować szereg czynności, po które dobrze jest sięgnąć. Przede wszystkim mam tu na myśli podjęcie się różnych technik relaksacyjnych, pozwalających rozładować przewlekły stres. Od siebie polecam zapoznać się z tak zwaną relaksacją Jacobsona. Dodatkowo można wesprzeć się adaptogenami, czyli naturalnymi ziołami, które wspomagają walkę z napięciem psychicznym. Przykładem jest tu aszwaganta, której skuteczność w tym zakresie została potwierdzona w badaniach naukowych. Bardzo ważne jest też dbanie o wysoką jakość snu, a jak to zrobić mogą Państwo posłuchać w innych filmach znajdujących się na moim kanale. Jeśli zaś zmagamy się z nadwagą lub otyłością, to korzyści przyniesie też zrzucenie zbędnych kilogramów poprzez zastosowanie zbilansowanej diety o obniżonej kaloryczności. Korzystnym rozwiązaniem jest też włączenie aktywności fizycznej, ale o umiarkowanej intensywności, ponieważ jak wcześniej wspomniałem, ciężki wysiłek fizyczny może przynieść efekt odwrotny od zamierzonego. W przypadku, gdy spożywają Państwo dużej ilości kawy, mam tu na myśli powyżej trzech porcji dziennie, a tym bardziej, gdy stosują Państwo suplementy z wysokimi dawkami kofeiny, to dobrze jest ograniczyć tego typu praktyki, ponieważ, jak pokazują prace naukowe, wysokie dawki kofeiny sprzyjają wzrostowi stężenia kortyzolu we krwi. Jeśli podejrzewają Państwo u siebie podwyższony kortyzol, to istnieje szereg badań, które pozwolą sprawdzić jego poziom oraz przyczynę wzrostu jego stężenia. Jednym z nich jest oznaczenie poziomu kortyzolu we krwi lub ślinie późnym wieczorem około północy. W normalnych warunkach o tej porze stężenie kortyzolu jest bardzo niskie, zaś gdy zmagamy się z hiperkortyzolemią, to wówczas poziom tego hormonu jest podwyższony. Jednak ta metoda wymaga pobytu w szpitalu. Innym rozwiązaniem jest sprawdzenie poziomu kortyzolu w moczu, gdzie należy dokonać dobowej jego zbiórki. Najprościej jest jednak zgłosić się rano do laboratorium, najlepiej w godzinach pomiędzy 8 a 9, aby bezpośrednio oznaczyć stężenie kortyzolu we krwi. Przy czym w tym przypadku należy pamiętać o tym, aby być na czczo. W poszukiwaniu przyczyn wysokiego kortyzolu pomocniczo można wykonać też tzw. test hamowania deksametazonem. Polega on na doustnym przyjęciu deksametazonu, czyli substancji, która hamuje produkcję adrenokortykotropiny, czyli hormonu uwalnianego przez przysadkę, a następnie oznacza się stężenie kortyzolu we krwi. Jeśli okaże się, że na skutek przyjęcia deksametazonu doszło do obniżenia poziomu kortyzolu, to wówczas zawinowajce jego podwyższonego stężenia możemy podejrzewać właśnie problemy z przysadką. Tak jak wspomniałem na początku filmu, jedną z przyczyn podwyższonego kortyzolu jest życie w ciągłym stresie. Dlatego bardzo ważne jest, aby podejmować się różnych sposobów, które pozwolą rozładować napięcie psychiczne. Wobec tego, jako uzupełnienie dzisiejszego filmu, zachęcam Państwa do zapoznania się jeszcze z materiałem, w którym opowiadam o tym, co zrobić, żeby złagodzić odczuwanie stresu. Aby go obejrzeć, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.